Boże Ojcze, Ty wiesz, kiedy dać deszcz, słońce i wszystko się samo dzieje, bo we wszystkim Ty jesteś. Tutaj widzimy zboże, jęczmień, jęczmień akurat, ale zboże, chleb, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I skoro jesteśmy przy zbożu, to może by tak warto powtórzyć modlitwę Ojcze Nasz. Jak tak się mówi, jak to odmawiam, to tak jakoś przeleci i ja skończyłem, mówię, ale właściwie to o czym tam mówiłem? Gdzieś tam te myśli były, może zdarzy się, łapie się. Może tak nad każdym zdaniem tak się zatrzymamy. Tak króciutko. Pan Jezus nazywa Boga Ojcem. Nie mówi Panie, tylko Ojcze. Ojcze nasz, nasz w liczbie mnogiej. Któryś jest w niebie. Któryś jest w niebie. Czyli Bóg Ojciec jest w niebie. Bo tu nie możemy Go zobaczyć twarzą w twarz. Ale tak także Duch Boży jest wszędzie. Jest wszędzie. Ale chodzi o samo widzenie twarzy, to w niebie. Któryś jest w niebie. Możemy Ciebie w niebie zobaczyć. Święć się imię Twoje. Święć się imię Twoje. Kościół, pieśni śpiewane, wielbienie Boga, to jest wszystko święcenie imienia Bożego. Organiści, jest święto świętej Cecylii, kiedy się wspomina o tych, którzy prowadzą śpiew. Tak, ja w tym roku, w roku 1979, kiedy był papież wybrany, rozpoczął pracę biskupską. Ale to dobrze, nie to chciałem mówić. Święć się imię Twoje. Święć się imię Twoje. Święcić. Czyli chodzenie do kościoła. Święta, taka teraz oktawa Bożego Ciała. Święć się imię Twoje. Muszą być ludzie, którzy będą dbali o to święcenie. Dlatego niesłusznie niektórzy mówią, że na kościół. Muszą być ludzie, którzy organizują to święcenie imienia Bożego. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Tam Pan Jezus powiedział, jeżeli ja mocą Bożą wyrzucam złe duchy, to faktycznie przyszło już do Was Królestwo Boże. W czasie teraźniejszym już powiedział. Czyli Królestwo Boże już przyszło razem z Chrystusem, kiedy zaistniała Ewangelia, ale w niebie nie ma czasu, czyli już przyszło, ale jeszcze będzie. Przyjdź Królestwo Twoje. Gdy już będziemy tam w innym wymiarze, w innym świecie. Przyjdź Królestwo Twoje. Królestwo. Nie żadny król telewizja. Tak? Nie żaden tam król jakiś tam inny. Tylko Jezus Chrystus królem jest. W Chroślu właśnie dał dowód na to, tak jakby się upomniał, że jest królem. Anioł nad figurą Chrystusa, króla w Chroślu. Pozdrawiam cały Chrośl. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja. W Ogniem Mieczem była taka scena, jak on skrzetuski, tak jakby postradzał zmysły, bo wszystko spalone. A to był ksiądz, tak był tam, to był kapelan. Położył na niego ręce. Bądź wola Twoja. Takie znam przysłowie. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Bądź wola, jak już nic nie możemy poradzić, Boże Ojcze, niech Twoja wola się dzieje. Ja chcę być poddany Twojej woli. Kieruj moimi myślami. Tak, nakierowuj mnie. Wiadomo, że mam wolną wolę, ale ja, człowiek jest, ma umysł taki ziemski, nie jest w stanie tak wszystkiego ogarnąć. Pokieruj moimi myślami, niech Twoja wola się stanie, nie? Słuchać zawsze w skupieniu słów świętych, tak jak ja dzisiaj na mszy świętej, ta myśl o tej pokorze spłynęła. Słuchać zawsze w skupieniu słów świętych i wypełniać wolę Ojca, który jest w niebie. Wypełniać wolę Ojca. Bądź wola Twoja. Bądź wola, cokolwiek się stanie, to mówić, bądź wola Twoja.
jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli wola Twoja niech się dzieje w niebie, ale tu też na ziemi. Też na ziemi Twoja wola niech będzie. Według Twojej woli rośnie te zboże. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, żebyśmy mieli pracę, mogli wypełniać swoje powołanie. I właśnie rośnie ten chleb. Ktoś powie, zboże rośnie. Nie? Zboże rośnie. Bóg daje wzrost. Słońce świeci. Bóg daje słońce, światłość. Wszystko jest ze światła. Nawet kamienie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chleb się nigdy nie znudzi. Konie jedzą tylko owies, zboże i takie silne są ptaki. To jest chleb, to jest podstawa. Potem jeszcze ziemniaki, bym powiedział. Na drugim planie ziemniaki, a w Piśmie Świętym jest napisane: wszelkie ziarno będzie dla was pożywieniem. Wszelkie ziarno w Księdze Rodzaju. Czyli także jeszcze potem groch, fasola i potem dalej już. Już nie wspomnę, już potem dodatki. Kiszona kapusta, ale chleb jest podstawą. Kiedyś, pamiętam, zapomniałem chleba kupić. To miałem ketchup, miałem koncentrat pomidorowy, ale chleba. Tak to, jak jest chleb, to posmaruję majonezem albo koncentratem i już człowiek jest najedzony, zje się. A bez chleba, to sam koncentrat nie za bardzo. Chleba naszego powszedniego daj nam. Ogórka kiszonego na chleb, plasterki i można się najeść. Chleb jest podstawą. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. A ile razy to człowiek przez głupotę coś zrobił? Nie chciał, ale tak wyszło. Chleba naszego powszedniego i odpuść nam nasze winy. Ale warunek. Jeśli my odpuścimy naszym winowajcom. Chleba nasz i odpuść nam nasze winy, jako my też odpuszczamy. Też tu jest warunek. W ostatnim zdaniu jest warunek. Tam nie ma chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, tutaj nie ma warunku. Prosimy, żeby nam dał. A w ostatnim jest warunek. Odpuść nam nasze winy, wtedy z tego wynika, że będą nam winy odpuszczone, kiedy my odpuścimy. A jeśli my nie odpuścimy, to z tego wynika, że nie będą nam winy odpuszczone. Jeszcze raz powtórzę. I odpuść nam nasze winy, jako i my też odpuszczamy naszym winowajcom. Możemy wtedy spać spokojnie. Dziękuję za wysłuchanie.